W ewangelizacji i do ewangelizacji Pan Bóg wykorzystuje wszystkich i wszystko, ba. Nawet policjantów. Umówiłam się z dwoma bezdomnymi na Apel Jasnogórski w Sanktuarium na godzinę 21. Jest czerwiec, więc wieczorem można później posiedzieć, sobie porozmawiać, pomodlić się. Będzie ksiądz, będą oni, będzie dobrze i będzie Maryja. Wsiadam w samochód i jadę. Zatrzymuje mnie policja, mam wszystko wyliczone. Czas. Czas, panowie, czas. Policja mi zatrzymuje, a gdzie pani jedzie? No, jadę, jestem umówiona, proszę dmuchnąć. I dają mi na alkohol. Ja mówię, panowie, ja się spieszę. A kim pani jest? Po co pani jedzie? Dziwne pytanie, ale tym razem chciałam na nie odpowiedzieć. Panowie, no, i umówiłam się z dwoma bezdomnymi, uzależnionymi, czekają tutaj na rogu, na skrzyżowaniu. I na 21 jedziemy na apel Lesnogórski. Panowie na mnie patrzą? Policjanci patrzą na mnie, a kim pani jest? Ja mówię, a ja jestem ewangelizatorem? Przyprowadzam ludzi do Boga? Może panowie chcieliby z nami pojechać? Robą jeszcze większe oczy i machają ręką, no już niech pani jedzie. Na 21? Ja mówię tak, na 21. Jechałam i śmiałam się. Jechałam i śmiałam się. A oni na tym skrzyżowaniu tam stali, czekali naprawdę na mnie. I pojechaliśmy razem na Górski. Tym razem bez ogona policji. Co będzie kiedyś? Nie wiem.